O, cześć, dzień dobry. Cześć, Maciu. Dzień dobry. No i mamy naszą stodołę. To twój projekt. Mój i żony. A gdzie żona? Daj mi jeszcze 5 minut, poproszę. Dobrze, to my nie marnując czasu obejrzymy budynek. No, robi wrażenie. Pierwsze, co się rzuca w oczy, gdy wchodzi się tu, to malusieńka działka. Dla ciebie jako architekta to jest wyzwanie. No absolutnie. To jest tak naprawdę najmniejsza historycznie działka, jaką projektowaliśmy w promieniu 15 km od Pałacu Kultury. Okej. Okay. Szerokość 17 metrów. Program domu na tyle duży, że faktycznie było wyzwaniem zaprojektować go w taki sposób, żeby jeszcze została przestrzeń do życia na zewnątrz. Mamy tutaj 6 pokoi i do tego 4 łazienki. W tym malutkim domku jest 6 pokoi i 4 łazienki. Nie. Schowki, garderoby, pralnia, kuchnia, no i gigantyczne 2 rozwiązania tarasowe. Od północy i od południa. Czyli mamy ile? 240, 250 tak, metrów? Tak, ten dom około 250 metrów, niecałe. Z jednej strony super taras, tym razem tak nietypowo, bo od strony w zasadzie wejścia, czyli ulicy. Ale południa. Ale południa. No dobrze, to jeszcze słuchaj, jedno bardzo ważne pytanie. Dlaczego ta ściana jest tak blisko działki sąsiada? Czy to czasami nie jest niezgodne z prawem? Ta ściana tak naprawdę jest 1,5 metra od granicy. To już tym bardziej jest niezgodne z prawem, nie. Bo mamy 4 metry. A właśnie nie, bo my w Polsce mamy możliwość budowania pewnych elementów dokładnie 1,5 metra od granicy. I w tym przypadku my nazwaliśmy to galerią. Chodźcie, zobaczcie tutaj, zobaczcie, to jest tak blisko. I ten element zgodnie z przepisami mogliśmy zlokalizować w tak małej odległości od granicy sąsiada. Okej, okay, a poczekaj, bo to jest taka ściana ażurowa. Tak. I ona się faktycznie nie łączy z budynkiem. Dokładnie. Sam budynek jest zlokalizowany zgodnie z przepisami 3 metry i 4 metry od granicy. To poczekaj, 3 metry to jest w końcu czy 4 metry? 3 metry ściana bez otworów, bez okien, 4 metry ściana z oknami. Okej, okay, czyli wszystko jasne. Taki sprytny fortel.